Witam serdecznie, nazywam się Marcin Świderek i chciałbym w imieniu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Orka oraz współorganizatorów, czyli Szkoły Podstawowej nr 3, drugiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Miasta Lubartowa zaprosić na pierwszą imprezę miejską w historii naszego miasta, czyli pierwszy nocny maraton pływacki, który odbędzie się 10 lutego, to jest ostatni piątek ferii, startujemy od godziny 19.30. Ta impreza jest otwarta, wstęp jest wolny, kierujemy go do wszystkich mieszkańców naszego miasta, zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi wyciągnąć z domów i po prostu, żeby wszyscy wzięli w tym udział. Generalnie chcielibyśmy ustanowić rekord, który w przyszłym roku może chcielibyśmy pobić, więc zależy nam na tym, żeby po prostu jak największa ilość osób weszła do wody, przepłynęła dystans, który może przepłynąć i żebyśmy ustanowili po prostu rekord, jakiś wynik, który będzie wytyczną na przyszły rok.